Moim Państwa gościem jest Anna Suchanek, radna powiatu cieszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Anna Suchanek to przede wszystkim MedLab Suchanek, czyli laboratorium analityczne. To firma rodzinna i uwaga, która działa nieprzerwanie od 1985 roku. Dobrze mówię, tak? Tak, aczkolwiek z małą różnicą, ponieważ ja już jestem na emeryturze i ja rozpoczęłam tą działalność. Obecnie już firma prowadzona jest przez córkę, diagnostę laboratoryjnego, specjalistę, z tytułem specjalisty i radzi sobie bardzo dobrze, także ja już mogę tylko patrzeć na to z perspektywy czasu, bo czas leci nieubłaganie i działamy już 35 lat, więc jest to taki czas też już pewnych podsumowań, no i perspektyw jeszcze w przyszłości. Pamięta Pani te początki? Z jakimi problemami przyszło się Pani zmierzyć, zakładając tą firmę? Początki to w ogóle były takie, można powiedzieć, nawet nieprzewidywalne, bo taki pomysł, który się zrodził w mojej głowie, nie był w ogóle pomysłem, który komuś się wydawało, że w ogóle można zrealizować, ponieważ wszystkie laboratoria były państwowe, to był czas przemian, więc ja chciałam sobie, tak można powiedzieć, z doświadczenia mojego, które uzyskałam pracując w laboratoriach, czy w szpitalu, czy w przychodni, że badania laboratoryjne różnie są postrzegane i również laborant jest takim niedocenianym zawodem, ponieważ wiele badań, któreśmy wtedy robili, a była to praca koronkowa i praca manualna, że tak powiem, wyniki lądowały w koszu, ponieważ pacjenci ich nie odbierali. Pacjenci sobie to lekceważyli, więc pomysł taki zrodził się też jeszcze z innych przyczyn, no moich rodzinnych, bo mając trójkę dzieci, chciałam, że tak powiem, godzić pracę z wychowaniem dzieci, żeby to wszystko poukładać, więc postanowiłam właśnie zacząć otworzyć własne laboratorium, że można inaczej i że wtedy może ten zawód i ta prestiż tego zawodu też zostanie doceniony, to żeby pacjenci wiedzieli, że 70% wiadomości o pacjencie to są badania laboratoryjne, które już dzisiaj są tak rozwinięte i tak dzisiaj szeroko pojęte w zakresach różnych już dzisiaj rozwoju diagnostyki, że ta świadomość już społecznie jest już zupełnie inaczej. W tym, że w obecnej sytuacji, kiedy obecnej sytuacji tego wirusa, właśnie dopiero wypłynęła sprawa, można powiedzieć, wybrzmiała, kto to jest diagnosta laboratoryjny i jaki zawód, bo praktycznie nas w systemie nie ma, jest zawsze lekarz, pielęgniarka, położna, rehabilitant, a o diagności się nigdy nie mówiło, więc tutaj jesteśmy, no, można powiedzieć, zawsze pomijani, nie mówiąc już o finansowych sprawach, prawda, zawodu, więc to są tylko, można powiedzieć, osoby, które mają pasję pracy w laboratorium, bo to jest praca nie dla wszystkich. To jest praca, naprawdę trzeba ją wykonywać z wielką odpowiedzialnością, ponieważ jest to zawód zaufania publicznego, więc tutaj odpowiedzialność jest ogromna. No więc teraz może to tak już wybrzmi lepiej i w tej chwili ten zawód uzyskał może już takie większe, znaczy uzyskuje większe znaczenie, można powiedzieć, i docenianie. Jak to, bo już Pani tutaj wspomniała właśnie o tej pandemii i tak dalej. Tak. Jak to teraz wygląda na chwilę obecną? Jak ta pandemia wpłynęła na pracę w laboratorium? To znaczy, u nas nie wpłynęła, ponieważ pozamykane zostały wszystkie placówki, które również nie wykonywały badań i te punkty, które miały inne firmy pootwierane i tak dalej, więc te badania nie były wykonywane, no ale pacjenci chorują, nie mówiąc już, zawsze chorowali, więc ten czas dla nas nie był okresem, że zamknęliśmy nasze podwoje, więc byliśmy cały czas do dyspozycji pacjentów i po prostu nie mogliśmy zostawić naszych pacjentów, no po prostu bo badania zrobione w porę przy różnych chorobach, no, skutkują tym, że może być postawiona diagnoza w odpowiednim czasie, odpowiednie leczenie, a jeżeli przeciąga w czasie, to wiadomo, że koszty będą rosły, bo choroba postępuje. Czyli im szybciej, tym lepiej. Im szybciej, tym lepiej. I więc poza tym
tym są badania, które trzeba okresowo wykonywać, którzy pacjentów oczywiście za własne pieniądze, jeżeli tylko nie ma umowy z lekarzem, więc za własne pieniądze, żeby wykonać i otrzymać to, co w danym momencie pacjent potrzebował, czy udając się na jakieś jeszcze inne badania, które wymagają jakichś badań laboratoryjnych, prawda? Także nasza praca jest cały czas nieprzerwanie i pracujemy cały czas. Oczywiście musieliśmy zwiększyć środki specjalnej ochrony jeszcze. No właśnie chciałam o to zapytać, jak to wygląda. Pacjentów i ilość przyjmowanych pacjentów musiała być odpowiednio dostosowana czasowo i poczekalnia nie mogła być pełna, tylko po prostu... No kwestia tych obostrzeń, prawda? Tych obostrzeń, które musieliśmy zastosować, więc to wszystko się udaje i pracujemy cały czas. Ale tych badań jest mniej, więcej? Odczuliście jakiś spadek? Nie mamy spadku badań, wręcz przeciwnie. No, pacjenci się domagają w tej chwili badań na wirusa, więc tutaj jest... No bo każdy chce wiedzieć, prawda, czy przechorował, czy chorował, czy jest zdrowy, no ale... Laboratorium wykonuje w tej chwili oznaczenie przeciwciał, co nie jest znowu taką metodą. Jest to metoda dobra, owszem, ale nie w każdej sytuacji. Ona nie diagnozuje nam wirusa konkretnie, że jesteśmy chorzy, tylko czy przechorowaliśmy, czy już się nam wytworzyły przeciwciała po jakimś odpowiednim czasie, ewentualnie od zachorowania czy zakażenia. Więc tutaj nie jest to polecane w tej chwili, to badanie dla populacji, tak żeby się zbadać i mam przeciwciała, bo to jest badanie tańsze niż badanie genetyczne, więc nie można tego tak traktować. To jest badanie, które trzeba wywiad jakiś przeprowadzić też z pacjentem i zasadność tego badania, zasadnie to badanie wykonać. No to która metoda jest taka najbardziej miarodajna? To znaczy, no, mam tutaj też na myśli tą metodę PCR, tak, jakby pani od razu mogła wytłumaczyć. Tak, jeżeli chodzi o metodę PCR, jest to metoda obecnie przyjęta przez WHO jako rekomendowana do oznaczania wirusa i wiemy wtedy, że mamy wirusa. To jest badanie jedyne, które w tej chwili jest miarodajne, żeby stwierdzić, czy jestem chory i jestem zakażony, prawda? Także wszystkie testy, jakie się też pojawiają, jakieś kasetkowe, jakieś przez internet, no to jest bzdura. To po prostu jeszcze jakieś z krwi włośniczkowej, żeby sobie pancet pobrał. To w ogóle się mija z celem i szkoda na to pieniędzy, bo są już pewne zalecenia odgórne i przyjęte rozwiązania dopracowane, które są rekomendowane i które należy w tej chwili się do tego stosować. Czyli ta metoda PCR? Tak, jak najbardziej świadczy o naszym zakażeniu. Jak najbardziej. Na chwilę obecną. Na chwilę obecną jest to co prawda drogie badanie, tutaj koszt jest... No właśnie, jeszcze powiedzmy o tych kosztach. No koszt jest oczywiście wysoki, ponieważ wszystkie badania genetyczne zawsze były drogie. I tym bardziej, że tutaj są no, wymagania szczególne, jeżeli chodzi o metodyki i aparaturę, no i całe wyposażenie pracowni i tak dalej, więc to są koszty dosyć duże, więc te badania, wszystkie genetyczne zawsze były drogie. To były jedne z droższych badań, które istniały, bo wiele badań się wykonuje, przecież w naszym kraju się też wykonywało, ale to tylko obsługiwało 12 laboratoriów. W tej chwili mamy już ich setkę, ale dotyczy tylko właśnie wirusa. Żeby ta populacja była, znaczy żeby ludzie mieli dostępność do badań. No więc to jest dobra sytuacja, myślę. MedLab zawodowo, ale też zaangażowała się pani w działalność samorządu, no bo jest pani radną powiatu cieszyńskiego i to nie po raz pierwszy, to nie pierwsza kadencja. Skąd to zainteresowanie i dlaczego pani w ogóle zdecydowała się kandydować do Rady Powiatu? No to może bym powiedziała, to był taki może... Może nie wiem, znaczy od losu, tak się los poukładał, że dostałam, no już będąc na emeryturze, dostałam taki telefon, taką propozycję i ten, czy ja nie wystartuję do wyborów. No taka była sytuacja, nie? No i tam z ostatniego miejsca, no ja mówię, no jeżeli tak, no bo zresztą sprawy społeczne mnie zawsze interesowały, z tego względu, że no miałam kontakt z pacjentami, którzy opowiadali różne rzeczy i sytuacja służby zdrowia i w ogóle też była jeszcze nie tak, bym powiedziała,
dopracowana, czy w ogóle ten system jeszcze jest cały czas wymaga reform, więc pomyślałam, no może jeszcze coś mogę zrobić dla tych pacjentów, czy w ogóle coś zdziałać. Były wybory, no i wygrałam te wybory, że tak powiem, od razu do powiatu, więc musiałam się wiele nauczyć, bo praca samorządowa to nie było moim działem, więc zupełnie z innej branży. Trzecia kadencja, pełniłam funkcję przewodniczącej, wiceprzewodniczącej, a obecnie również przewodniczącej Komisji Zdrowia, więc jest to dla mnie temat bardzo bliski, tym bardziej, że może jestem jedyną osobą, która jest ze służby zdrowia. W tej radzie, więc znam te tematy, ponieważ śledzę je na bieżąco wszystkie, jeżeli chodzi, no bo tu chodzi o przede wszystkim o nasze zdrowie i to, żeby sytuacja się poprawiała, prawda? No wpływu mamy, no mamy na to wpływ, aczkolwiek może niewielki, bo finansów ciągle brakuje, prawda, żeby poprawić sytuację, ale myślę, że tutaj niekoniecznie są tylko finanse ważne, też są ważne i jak najbardziej ważne, ale tutaj myślę, że też ta świadomość społeczna. To z jakimi problemami obecnie się borykacie, nad jakimi problemami dyskutujecie właśnie w tej Komisji Zdrowia, o której cały to czas znaczy, mówimy? Komisja Zdrowia i wszystkie tematy, które podejmuje, to jest promocja zdrowia i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i wspierania osób niepełnosprawnych. To są te główne działy, którymi się zajmuje komisja. Wiadomo, że społeczeństwo jest roszczeniowe dzisiaj, jeżeli chodzi o pewne grupy społeczne i tutaj zapobieganie pewnym patologiom też należy do zadań powiatu. No i oczywiście pomoc tym osobom, które rzeczywiście tej pomocy potrzebują. No, budżet jest duży, powiatowy, to jest powyżej 40 milionów, które wydawane są na pomoc społeczną, więc ten zakres działań jest bardzo szeroki i to, o co od początku, jak tylko zostałam radną, to mieliśmy na uwadze, żeby te dzieci, właściwie już później dorośli, którzy kończyli szkoły dla niepełnosprawnych i zdobywali jakieś tam wykształcenie, nie mogli znaleźć pracy, ale już później ich edukacja się kończyła i oni zostawali w domu. Więc to był taki problem do rozwiązania. Więc obecnie już jestem w trzeciej tej kadencji i już w czasie tego długiego okresu ten temat już został po prostu chociaż można powiedzieć nawet w znacznym stopniu rozwiązany, ponieważ powstały już ośrodki dla tych osób już dorosłych, gdzie żeby odciążyć rodziców i pomóc im w jakiś sposób ten czas tam spędzić i czy jeszcze jakąś edukację, czy jakieś zajęcia prowadzić. Są te terapie, stąd te warsztaty terapii zajęciowej, aczkolwiek one się może z założenia była inna zasada tych terapii, żeby te dzieci uzyskiwały takie sprawności, żeby mogły znaleźć pracę, czy jeszcze coś wykonywać, ale myślę, że tutaj jest problem tego typu, że tej pracy nie ma dla tych osób, więc one tam przebywają, mają rzeczywiście zajęcia, ale nie zawsze to jest ze skutkiem takim, żeby przyszłość ich się poprawiała, tylko zostają na tym bardzo raczej niewiele osób może wyjść z takiej sytuacji, żeby znalazło gdzieś jakieś zajęcie, ale reszta to po prostu zostaje na tym samym poziomie. To są tematy, które się pojawiają, tak. Ale co wy jako komisja możecie zrobić? Tak, właściwie niewiele może zrobić, musi tylko zaakceptować pewne fakty ustawowe, które musi samorząd realizować. Jedynie finansowe sprawy, jeżeli trzeba podzielić pieniądze, bo zostają na co przeznaczyć, czy na sprzęt dla niepełnosprawnych, czy jakieś inne dotacje na obozy, kolonie. Czym w takim razie zajmuje się Rada Społeczna działająca przy Szpitalu Śląskim w Cieszynie, bo pani jest jej członkiem? Tak, jestem członkiem też już trzecią kadencję. Opiniujecie, jakby to jest taka rada doradcza. Doradcza, opiniujemy działania dyrekcji, które i roczne sprawozdanie finansowe, żeby budżet nie został jakoś nadwyrężony czy dostosowany, no co dzisiaj jest bardzo trudne w tej sytuacji niedofinansowania, niedoszacowania szpitali powiatowych, więc tutaj myślę, że jest to bardzo trudne zadanie dla dyrekcji, no i w ogóle powiatu, który też musi dotować. Jak już jesteśmy w temacie zdrowia, szczepić się czy się nie szczepić, nie mówię tutaj o tych szczepionkach na koronawirusa, no których jeszcze nie ma, ale ogólnie szczepić się czy się nie szczepić? Jak pani uważa? Jakie
znaczy, patrząc na moje życie i moje dzieciństwo, mój okres życia i moich dzieci, to myśmy szczepili. I moje dzieci, myślę, że to jest temat, gdzie rodzice powinni podejmować rzeczywiście dobre decyzje i każde szczepienie uodparnia. I myślę, że państwo ma zagwarantować takie szczepionki, które i taką wiedzę o tych szczepionkach dla rodziców, żeby podejmowali dobre decyzje. Działa Pani też, czy jest Pani członkiem Komisji Środowiska, Komisji też Skarg, Petycji i Wniosków. Petycje, to mnie najbardziej interesuje, bo to taka nowość tej kadencji. No jest zainteresowanie? Znaczy jest to taka nowość. Otrzymaliśmy już kilka petycji, więc było to takie nowe doświadczenie, ponieważ nikt nie miał jeszcze do czynienia, że tak powiem, z ustawodawstwem prawnym dotyczącym tej komisji. Ponieważ ja uważam, że komisja w zasadzie nie jest potrzebna, bo zajmuje się, no, petycje i czy skargi zawsze były, docierały do powiatu i były rozwiązywane albo przez zarząd, albo trafiały do komisji i tam się komisje tym zajmowały. A teraz jeszcze musimy analizować petycje, które dotyczą nie tylko naszego samorządu, czy naszego powiatu, czy naszego terenu, ale dotyczą również spraw ogólnokrajowych, więc tutaj już trudno się odnieść. Są ważne rzeczy, które na pewno każdy obywatel może wznieść i prosić, ale od tego są radni, którzy mogą przyjąć, czy od tego są komisje, która jest otwartą komisją i można przyjść i po prostu temat przedstawić, także żeby się zapoznać. I możemy porozmawiać, podyskutować w komisji. Ale czy te petycje wpływają? Cieszy się to zainteresowaniem? To znaczy od początku mieliśmy już kilka takich petycji. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem była Anna Suchanek. Dziękuję również.